Obchodzimy dziś 69. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wydarzenia odległego w czasie dla młodego pokolenia, znanego jedynie z lekcji historii, opowieści dziadków i ojców. Żywego wydarzenia, które pozostaje w pamięci pokolenia, które było jego uczestnikiem i świadkiem. Zadajemy sobie dziś pytanie, jak to się mogło stać, że w centrum cywilizowanych narodów Europy narodził się dyktatorski reżim, który był wcieleniem zła, zbrodni, śmierci i zniszczeń. Jak mogło dojść do tak wielkiego dramatu, za który świat musiał zapłacić tak straszliwą cenę? Jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej bolesnej lekcji historii? Wniosek nasuwa się sam. Nie można tolerować zła. Nie można przymykać oczu na pojawienie się kolejnych dyktatorów i zbrodniczych systemów. Złu należy przeciwstawiać się z całą mocą i bezwzględnością, bez względu na to, gdzie ono występuje. Bo zło będzie triumfować, jeżeli damy mu przyzwolenie i będziemy na nie obojętni. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że to my, naród polski, w 1939 roku jako pierwsi z bronią w ręku przeciwstawiliśmy się rozprzestrzenianiu się zła. Samotnie, opuszczeni przez sojuszników, zdradzeni i zaatakowani przez sąsiadów, swoją ofiarą pobudziliśmy sumienie świata, płacąc za to ogromną cenę krwi. Oddajemy dziś hołd poległym podczas II wojny światowej. Otoczmy pamięcią weteranów walk o niepodległość Polski na wszystkich frontach. Sybiraków, żołnierzy polskiego państwa podziemnego, tych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi i tych, którym nie było dane powrócić do ziemi ojczystej, a groby ich rozsiane są po całym świecie. Od pustyni Tobruku, wzgórz Monte Cassino, pól Lenino i Budziszyna. To oni, kombatanci spod znaku biało-czerwonej i białego orła, położyli mocny fundament pod istnienie wolnego i demokratycznego państwa polskiego. Niech cześć i hołd oddany ich czynom zbrojnym, ich zasługą będzie przypomnieniem o tych tragicznych dziejach naszej historii. Niech będzie również przestrogą dla mieszkańców Europy i zachętą do nieustannej troski o zasady pokojowego współistnienia narodów. Oby nigdy nie nastał taki poranek, kiedy zbudzi nas chrzęst gąsienic, ryk silników, huk eskadr samolotów, świst spadających bomb, siejących śmierć i zniszczenie. Odważnie idźmy i patrzmy w przyszłość, ale nie zapominajmy o przeszłości. Nie zapominajmy o naszej bogatej historii. Czerpmy z niej mądrość i siłę. Bądźmy orędownikami pokoju. Dziękuję.